to sensie zapraszam Was dzisiaj na demko kosmetyczne. To jest moja kilkumiesięczna zbieranina kosmetyków, które zużyłam, więc sobie je dzisiaj omówimy, zrecenzujemy. Także jeżeli interesuje Was coś więcej niż tylko makijaż, to zapraszam na denko pielęgnacyjne. Zacznijmy sobie od płynów. Jak mój mąż zobaczył, że wrzucam te płyny do denka, to mówi, ale powiedz, że ja je zużyłam, a nie Ty. Tak, bo mój mąż jest królem bąbelków i on musi mieć po prostu w kąpieli zawsze piankę. Ja nie muszę, więc głównie zużywał Bartek, ale tak. U nas liczy się, żeby było dużo i tanio, jeżeli chodzi o bąbelki, więc mamy tutaj apart płyn do kąpieli. Pięknie pachnący, takim ciastem jagodowym, czy jakimiś muffinkami jagodowymi, coś takiego. No właśnie, blueberry pie. Piękny zapach robi bąbelki, więc wszystko się zgadza. I często kupujemy też te z Be Beauty. One też są takie, wiecie, duże, z rączką, także wiecie, można tam zrobić niezłą zupę z tego. I ten ma taki ekskluzywny zapach. Nawet nie wiem dokładnie, czym on pachnie. Jest taki, jak taki, wiecie, jakiś taki elegancki kosmetyk. Naprawdę bardzo ładny zapach, też robi bąbelki, jest duży i tani, także spoko. Następnie zużyłam płyn micelarny olejkowy z Liren. Jest to bardzo, bardzo fajny produkt, jeżeli szukacie czegoś do demakijażu, ale zwykły płyn micelarny jest dla Was za słaby, że często musicie trzeć na przykład maskarę czy jakąś tam pomadkę. To tutaj ten olejek zawarty w tym płynie, który tam później się miesza, tak jak płyn dwufazowy, no on zmywa po prostu wszystko, więc jest bardzo dobry. Ja go miałam w swoim kufrze i jak już miałam końcówkę, to zaniosłam sobie do łazienki, żeby po prostu mi się nic nie zepsuło, nie przeterminowało, ale był bardzo, bardzo dobry, także polecam, jeżeli szukacie czegoś takiego, co się zmywa na wacik, aczkolwiek ja czasami też po prostu na jakiś wielorazowy jakiś tam ręczniczek nakładałam. I było spoko. Do demakijażu zużyłam również z bazylion takich opakowań mojego płynu DIY. To jest płyn na bazie oleju. Wrzucę Wam tutaj link, żebyście mogli sobie zobaczyć ten przepis, jeżeli nie widzieliście. Bardzo, bardzo długo używałam tego mojego płynu jako taka, wiecie, oszczędność, żeby nie kupować plastiku, żeby nie kupować jakichś kosmetyków, to używałam sobie tego i zużyłam naprawdę bardzo dużo takich opakowań, powiedzmy, takich doz, bo ja sobie robiłam co kilkanaście dni po prostu nową dawkę. No i jest bardzo fajny, no. Może nie jest to taki typowy kosmetyk, ale bardzo Wam polecam spróbować. Tu miałam fajne opakowanie właśnie po kremie pod oczy z Basic Labu i takie idealne, coś pięknego po prostu. Następnie, co my tutaj mamy? Może krem. To jest prebiotyczny krem z Basic Labu do cery tłustej, mieszanej, trądzikowej. Bardzo fajny produkt, taki porządnie nawilżający, ale nie obciążający, nie zapychający skóry. On dawał taką lekką, taką warstewkę, jak nałożyłam go tak porządnie, tak soczyście, no to czułam, że tak coś tam na tej buzi jest, to nie była tłusta warstwa, ale taka jakby taka lekko śliska, taka właśnie troszkę domykająca pielęgnację, kojąca. Fajny, fajny, przyjemny krem. Zużyliśmy też tutaj właśnie razem z Bartkiem trehalozowy krem, też z Basic Labu. To jest ta lekka konsystencja. Zimą używaliśmy tej bogatszej, a latem właśnie tą lekką. No jest, nie dziwię się, że jest to bestseller, bo jest naprawdę świetnie nawilżający, taki delikatnie kojący, wręcz jak się go na początku nakłada, to jest takie wrażenie takiego jakby chłodzenia, ale to, tutaj nie ma żadnego mentolu czy czegoś, tylko po prostu ta formuła tak fajnie koi skórę, więc jest bardzo przyjemny. Następnie tutaj na wierzchu mam pod oczy aktywnie rewitalizujący krem pod oczy z Basic Labu i on był z aminokwasami, kompleksem peptydów i z kofeiną. I powiem Wam, że bardzo mi podpasował ten krem pod oczy, bo ja akurat, jeżeli chodzi o kremy pod oczy, jestem mało wymagająca, ale jednocześnie nic mi się konkretnie jakoś nie podoba i mnie nie satysfakcjonuje. A ten był dla mnie przyjemny. Konsystencja lekka, ale taka treściwa, bogata. I to mi tak najbardziej w nim odpowiadało i czułam takie porządne nawilżenie i ukojenie. To jest coś, czego ja też potrzebuję, jak czasami zmywam kilka razy makijaż w ciągu dnia i robię kolejny i kolejne, to te moje okolice pod oczami są mega podrażnione, więc on przynosił mi ukojenie, co bardzo mi się podobało. No właśnie i ja tego szukam w kremach pod oczy, żeby po prostu prewencyjnie nawilżały i trochę łagodziły, jak przegnę, wiecie, z ilością makijażu w ciągu dnia. Next! Co my tutaj mamy? No właśnie, może ten zapaszek. To jest zapach, który zużył Bartek. Ja parę razy też się tam nim psiukłam, wiecie. Ale zużyć zapach 100 ml to jest wyczyn. To jest numer 04 z Made in Lab. Taki drzewno-cytrusowy zapach. Bardzo mi kojarzy się w ogóle ten zapach z moim Bartkiem. On miał kiedyś jak się poznawaliśmy, coś podobnego. I no jest ładny. Jest taki świeży, ale elegancki. Taki
No, ładny, ładny zapach, bardzo fajny. Next, o, może pokażę Wam mój dezodorant ulubiony. Jest to dezodorant marki CD i ten jest moim ulubionym, ten grejpfrutowy czy granatowy. Tak, granatowy, bo jest jeszcze chyba lilia czy coś takiego. Ten lubię najbardziej. Zużyłam już, nie wiem, z 5, z 6 opakowań i kolejny, jaki używam, to właśnie też jest ten. To jest jedyny naturalny dezodorant, który u mnie działa, który nie jest antyperspirantem, nie ma w składzie soli aluminium, ale działa i nie śmierdzę pod pachami. Oczywiście, jeżeli będziecie się przerzucać z antyperspirantu na naturalne dezodoranty, to nie spodziewajcie się, że nie będziecie śmierdzieć. Wasz organizm musi się przestawić na tryb naturalnych dezodorantów, ale ja się przestawiałam przez wiele, wiele, wiele miesięcy, używałam przeróżnych dezodorantów i ten jest po prostu dla mnie najskuteczniejszy, po prostu. I oczywiście, jeżeli zgrzeję się, idę na jakiś intensywny spacer, czy jest gorąco, oczywiście pod pachami będzie wilgotno, ale nie śmierdzi i to jest ogromny plus tego dezodorantu, więc bardzo Wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś naturalnego, skutecznego, ale bez soli aluminium, nie zapychającego, nie antyperspirującego, to jest bardzo dobre. Tylko on ma na początku w składzie alkohol, więc jest takim, wiecie, takim skubańcem mocnym. Świeżo po depilacji nie polecam. Okej, okay, następnie, może coś do włosów, słuchajcie, bo tak, też używam coś do włosów. I ten kosmetyk kupiłam jeszcze jak miałam długie włosy i jest to serum olejkowe vegan z Joanny. I powiem Wam, że zarówno jak miałam długie włosy, jak i krótkie, to bardzo fajnie się sprawdzał ten produkt. To chciałam kupić jako takie serum na końcówki, ale ja nienawidzę tych silikonowych serumów na końcówki. Nienawidzę swoich włosów po tych silikonowych, one są takie... Aj, nie lubię, w dotyku są okropne, jakoś tak się zlepiają, nie lubię. To jest takie bardziej olejkowe, więc jak użyjemy za dużo, mogą być te włosy obciążone, ale on nie jest taki jak olej, tylko on ma taką konsystencję, może coś jeszcze wytrukam z niego. On ma konsystencję takiego lekkiego kremu, więc nawet nie czujemy, że czymś obciążamy swoje włosy, a naprawdę ładnie po nim włosy wyglądają, tak się delikatnie błyszczą, ładnie, tak wiecie, jakaś puszystość zostaje z nich ściągnięta, więc jak miałam długie włosy, bardzo, bardzo go lubiłam po umyciu stosować, ale jak miałam krótkie, to właśnie też tak na te moje końcóweczki troszkę używałam i był spoko. Nie obciążał mi włosów, więc byłam zadowolona i ładnie pachnie, także... Spokówka. Nie wiem, czy kupię po raz kolejny, bo nie potrzebuję takich rzeczy obecnie do włosów i ja i Bartek mamy teraz krótkie włosy, więc nie wiem, czy jest nam to potrzebne. Aktualnie zużywam odżywkę. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze tutaj całkiem świeże zużycie sprzed kilku dni. Serum od dr Ireny Eris, Sensi Science. To jest takie przeciwstarzeniowe, nawilżające serum i bardzo, bardzo mi podpasowało to serum. W ogóle cała ta seria Sensi Science, bo to jest taka do skóry wrażliwej, ale ona robi więcej niż tylko łagodzi podrażnienia, bo to jest takie anti-aging, anti-redness, więc naprawdę fajne serum i tak dobrze nawilżało, że mogłam śmiało na przykład nie używać już żadnego kremu, albo mogłam nałożyć SPF, bo ja zazwyczaj pod SPF lubię nałożyć coś takiego porządnie nawilżającego, kojącego, bo ja nie czuję takiego fajnego nawilżenia po SPF-ach, więc ten był bardzo fajny pod SPF. Na długo mi starczył, ta pompka była fajna. O, jeszcze coś tutaj pierdło. Także... I jak zużywałam go, to potem sobie jeszcze go tak rozkręciłam tutaj i tak postawiłam do góry nogami, żeby wszystko skapło, więc jestem pewna, że tutaj już w środku nic nie ma. Bardzo, bardzo fajne serum dla wrażliwców, osób, które lubią dobre nawilżenie i takie uczucie takiego ukojenia. I coś więcej, bo jeszcze działania przeciwstarzeniowe. Okej, okay, next. Mam tutaj moją ulubioną pomadkę. To w ogóle jakiś komar mi tutaj wleciał. I zdechł. Moja ulubiona pomadka z Altery. Tylko to, ta niebieska, zobaczcie, to jest pomadka taka klasyczna, a najfajniejsza jest ta rumiankowa, czyli ona ma taki żółto-pomarańczowy kolor. I zdecydowanie ta pomarańczowa jest lepsza od tej. Ta jest całkiem spoko, ale ta pomarańczowa jest rumiankowa, jest po prostu genialna. Odkąd kupiłam raz tamtą, ani razu nie kupiłam żadnej innej pomadki do ust, bo po prostu jest najlepsza. To nie jest jakieś po prostu ślizganie się po ustach, tylko to naprawdę koi, nawilża, łagodzi. Ajajaj, no po prostu coś pięknego. Ale nie ta, nie ta niebieska, tylko ta pomarańczowa. Ta jest trochę mniej kojąca, mniej nawilżająca.
nie taka bogata w swojej konsystencji. Też jest ok, ale nie aż tak. I ja tutaj wydłubałam już absolutnie wszystko paluchem, nic tutaj już nie ma. I mam też bardzo fajny tip na te pomadki dla Was. Jeżeli macie je, polecam również do łagodzenia okolic pod oczami. I ja właśnie czasami jak sobie przesadzę tutaj, wiecie, z demakijażem i za dużo makijażu zrobiłem w ciągu dnia i miałam dużo jakichś intensywnych nagrywek, czy jakieś naprawdę ciężkie makijaże do zmycia i ta okolica pod oczami jest taka podrażniona, łzawią mi kąciki, no to ja właśnie biorę sobie trochę tego i tutaj sobie wklepuję w kąciki i jest takie przyjemne ukojenie. Bardzo Wam polecam pod oczy również, na przykład na noc sobie delikatnie tutaj wklepać i będzie taka okluzja i rano naprawdę ta okolica pod oczami jest przepiękna, także polecanko. No i został mi tutaj, przedostatni kosmetyk. To jest serum ujędrniające z Basic Labu, fajne takie leciutkie, wodniste, w takim lekko niebieskim odcieniu, tutaj już niewiele, nie, już tutaj nic, bąbelek, nic już tutaj nie ma. Takie typowo anti-aging, ja nie zauważyłam, wiecie, jakiegoś zjawiskowego ujędrnienia, redukcji zmarszczek, no bo po prostu i mam jeszcze młodą cerę, ale skład jest bardzo fajny tego serum. I został mi tutaj na koniec malutki próbeczek zapachu. Jest to Calvin Klein Everyone. I powiem Wam, że jak pierwszy raz, bo dostałam tą próbkę, wiecie, z jakimś zamówieniem i jak powąchałam ten zapach, to stwierdziłam, to jest po prostu totalnie mój zapach. Ale jak go unosiłam, to jakoś mnie męczył. Próbuję coś tutaj dopsikać, żeby dopowąchać, żeby Wam lepiej zrecenzować, ale to się nie chce. No bo on jest taki unisex, ma w sobie coś takiego świeżego, lekko cytrusowego, ale właśnie on jakoś tak z czasem mnie męczył. Jak go nosiłam, to czułam, że już nie chcę tego zapachu nosić, więc nie wiem, on gdzieś dojrzewa w jakieś takie trochę cięższe nuty po prostu i chyba o to chodziło właśnie. Z początku super, taki świeży, lekko męski, ale później z czasem mnie jakoś męczył, więc fajnie, że miałam próbkę i nie kupiłam oryginału, bo już się czaiłam. Także słuchajcie, to wszystko w dzisiejszym denku. Zużyłam 14 produktów, tutaj mam w koszyku 14. Jak nazbiera mi się kolejne takie pełne pudełko, to na pewno zrobię Wam kolejne denko, więc napiszcie mi, jak Wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa!